Sali celowy. Jest to doskonały lek na trądzik młodzieńczy, ponieważ trądzik to jest zapalenie mieszków włosowych, powodują go bakterie beztlenowe. Wtedy, kiedy łój, który skóra produkuje, ma takie gruczoły łojowe. I kiedy produkuje nadmiar łoju, on zatyka właśnie te gruczoły i tam się rozwijają bakterie. I żaden, tak naprawdę żadna maść, żaden tonik nie jest w stanie trądziku złagodzić, ponieważ te bakterie są pod tym łojem, pod tym czopem z łoju. I tam nie dotrze żaden, nawet jak dotrze tam jakiś antybiotyk, to bakterie się do niego przyzwyczają i się jedynie będzie hodowało bakterie odporne na antybiotyki. Natomiast spirytus salicylowy jest zbudowany z wody w 69 do 70% alkoholu etylowego oraz 2% kwasu salicylowego. I ten kwas salicylowy działa właśnie przeciwzapalnie, łagodzi stany zapalne, a spirytus jest to znaczy etanol, to jest alkohol i on rozpuszcza, woda właśnie nie rozpuści łoju, a organiczny rozpuszczalnik, taki jak alkohol, go rozpuści i dzięki temu właśnie ten nadmiar tego sebum zostanie zlikwidowany, tak samo jak wszelkie zanieczyszczenia, które się przylepiają wówczas do tego sebum, do twarzy i które zatykają pory. Właśnie rozpuszczając ten łój, oczyszcza właśnie spirytus pory, usuwa brud, usuwa taki łuszczący się naskórek, ponieważ nasza skóra jest pokryta takimi kornerocytami, skeratynizowanymi komórkami. I nawet mogą używać go dwunastolatki, ponieważ co prawda alkohol szybko paruje, ale przez drogi oddechowe nie dostanie się go tyle do organizmu. No więcej jak się przejrzałe owoce zje, dostaje się do organizmu alkoholu, niż z takiego właśnie smarowania nawet twarzy tymże etanolem, no i tymże spirytusem, no i jeszcze on odkaża, dlatego przed zaszczykami się przeciera skórę spirytusem i on odkazi, no i tutaj też on te bakterie zniszczy, które odpowiadają za ten trądzik. Dziękuję, miłego dnia.